wszystko podjadę, że ten podmiot na pytanki, no i to jest ich kurwa. Jesteśmy w Lublinie na wiecu ONR-u. Tutaj naprzeciwka nam agresywna grupa lwaków próbuje zakłócić tę demonstrację. Zwracam się do pana Mariana Kowalskiego. Panie Marianie, dlaczego pan bierze, zdecydował się na wzięcie udziału dzisiaj w tych uroczystościach? Przede wszystkim dlatego, że hasła dzisiaj tutaj prezentowane przez ONR są mi bardzo bliskie. Czyli patriotyzm, przywiązanie do idei narodowej. Jak się okazuje, są środowiska, które mają to w nosie. Grupki pijanych awanturników próbują postawić na baczność całą lubelską policję bezskutecznie. Wiemy, że za tą akcją stoi konkretni ludzie, stoi Gazeta Wyborcza, stoją takie osoby jak Konstanty Gebert, Weldawid Warszawski, Alina Cała, Agnieszka Holland i paru jeszcze, a Magdalena Środa, Kazimiera Sztuka, feminazistki. No nie udało się wrogom wolności zatrzymać tego marszu, ale widzimy, że przeszkadzają, utrudniają. No problem jest w tym, że legalne manifestacje nie mogą się w Polsce odbywać. To, co jest zgłoszone w urzędzie, to, co ma policja ochraniać, to się okazuje, że nie jest ochraniane, a nielegalne zbiegowiska biorą górę nad państwem prawa. Posunęli się do tego, że rzucali tutaj kamieniami i jajkami, tak? No widzimy tą tolerancję w praktyce. Dobrze, że nie mają granatów, panie Marianie, nieprawdaż? No prawdaż ci lewicowi. Lewicowi bojówkarze od zawsze posuwali się do aktów agresji wobec przyzwoitych ludzi. Ma to miejsce i dzisiaj. No, w 68 no to by leciały koktajle Mołotowa, leciałyby zapewne i bomby. Ci dynamitierzy lewaccy są znani z tego, że no, nie przebierają w środkach. Nie przebierają w środkach. No przebierać w środkach nie będą, bo tylko agresja i przemoc jest ich jedyną bronią. Teraz udamy się pod pomnik ofiar komunistycznego terroru na Zamku Królewskim. Raz złotem, czerwoną kołotę, raz sierpem, raz złotem, czerwoną kołotę, raz sierpem, raz złotem, czerwoną kołotę, raz sierpem, raz złotem, czerwoną kołotę. Homoseksualista, coś się bruj tak bez policji! Dobra, wracamy do szyku. Że tutaj policjanci próbują przetrzeć drogę dla marszu, bo mamy jakieś problemy. Stawiamy się szyku! Wszyscy na szyku na swoje miejsca! Poza szykiem zostają tylko porządkami! Wyruszamy! Jeden każe iść, kurwa, drugi. Ja co nam kazaliście?